żałuj, że wyszedłeś. A ksiądz bardzo ciekawe rzeczy mówił. Na przykład? No na przykład, żeby się wystrzegać mamony. Czego? No mamony. Żeby nie słuchać obcych podszeptów. Święte słowa, tylko że ja nie muszę do kościoła chodzić, żeby to wszystko wiedzieć. Ja zawsze powiadałem, że obcy zgubią Polskę. Wykupią za tę swoją mamonę. Znaczy się co? Przecież mal. No to ja nie mam nic przeciwko temu. Cholera jasna, ty... Cicho bądź, bo przez takich jak ty to Polacy niedługo będą żebrakami we własnym kraju. Co się ojciec czepia, co? To ja nie Polak jestem. No właśnie, ty wiesz, tak do własnego dziecka mówisz, że jak bym był jakiś... No jakiś Żyd, albo inny Niemiec. Albo słuchasz obcych podszeptów. Nie tylko ci mamona w głowie i nie widzisz, co się dookoła ciebie dzieje. A ty mnie mamoną nie strasz. Ty pomyśl, co będzie, jak ci zakład zamkną. Na kuroniówkę pójdziesz. Ach, warto to było, tę demokrację walczyć. To ojciec walczył? Nie twoja sprawa. Zobaczysz, jeszcze mnie popamiętają. Zobaczymy, jak rozmawia ty z Polakiem. I to już jutro. Nie zgodzili się. Złodzieje! To jest pociągę dopiero! Kochanowski Jan? Pan może z tych? Któryś? No. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu mojem. Co? Tren! Kochanowskiego, też Jan! Myślałem, że pan może krewny. A? Siódma woda po kisielu. Pan w czymś takim udział bierze? Do gazu pan chce ludzi wysyłać? Przecież wie pan, czym to pachnie. Niezła zadyma, ojciec. Zazdrościsz? Możesz sobie pójść na mecz. Przyszkodzę. Też nieźle jest. Krzyczymy, Żydzi, Żydzi! Cała Polska się was wstydzi. Fajne, nie? A to co, to w tej drużynie naprawdę sami Żydzi? Bo ja wiem. Chyba nie. Krzyży się tak tylko, do Rymu. Ale dlaczego cała Polska się ich wstydzi, jak oni tak dobrze w piłkę grają? Przecież to ci twoi ciągle przegrywają, nie? Są wszędzie. W telewizji oni. W Sejmie, w przemyśle, w finansach. A w Ameryce? Taki jak mu tam. Spielberg. Daliby mu się wybić, jakby nie był swój. Nie.
No wyjątki przecież jakieś są, taki Polański. To Polak. Matka, Polański? To Żyd właśnie jest. Się tylko tak nazywa. Co ty powiesz, Polański, Żyd? Już nawet po nazwisku ich poznać nie można. Tak się zakamuflowali. Znowu. Ja to się tylko zastanawiam, co to będzie, jak oni dopną swego i zakład zamkną. Jan Kochanowski, urodzony w Stanisławowie. To chyba powinno być tym, w Czarnym Lesie, nie? Wielkieś mi uczyniła pustki w moim domu. Ja wiem, proszę pana, wiem, ale co ja mogę zrobić? Ja mogę pana prosić jedynie, żeby pan... O. Tu podpisał. I życzyć powodzenia w nowej karierze, którą pan sobie wybierze. Ale mi się rymnęło, co? Jakoś tak przez pana? No co ja jestem winien? Siódma woda po kisielu. Proszę poprosić następnego. Waldek! Ciebie też zwolnili? No mnie nie mogli. A dlaczego mnie mogli, a ciebie nie? No przepis taki jest. W związku się zadekowałeś. Od razu widać, po co się tam pchałeś. Ja się pchałem? Sami mnie wybraliście, ty też mogłeś kandydować, kto ci bronił? Ja? Żeby tych waszych doradców słuchać? Co to chcą po robotniczych plecach do koryta się dorwać? Hieny różowe! Służyli Moskwie, a teraz Brukseli, tak? Mamona im zapachniała i polskiego robotnika na bruk! A idź im w cholerę z taką solidarnością! Jasiu, to nie tak! Nie będziesz jadł? Wódkę będziesz pił w biały dzień. Korona z głowy by ci nie spadła, jakbyś ze mną na mecz poszła albo do pubu. W końcu bawiliśmy się w jednej piaskownicy. Nie jestem żaba. Nie kumam. Nie? A to? Sara, to przecież tak dla jaj. Dla jaj? A tego małolata pod blokiem, to dla jaj pobiliście. Dlatego, że nosił inny szalik. Też sobie towarzystwo znalazłeś? Mało to polskich dziewczyn dookoła? Dajże spokój, znają się od dziecka. I wystarczy. Może byś się ożenić nią chciał, co? I mieć żonę, co ma na imię Sara. To w filmie się tak jedna nazywała. Całkiem niezła laska. Halo? Tak? Kto?
Tak, tak, zgadza się. Tak, już. Już proszę. Kochanowski, słucham. Kto? No tak, zgadza się. Ale jest pan pewien, że to o mnie chodzi? Dobrze. Dobrze, dobrze, zaraz zapiszę. W tym domu to nawet ołówka nie ma, jaki jest potrzebny. Nie, to nie do pana. Tak, już mogę pisać. Zilberman. A, Zilberstein. Tak, tak, już zapisałem. Będę, tak. Do widzenia. Ja jak jeszcze coś? Ktoś się dowcip robi. A o co chodzi właściwie? Jakiś Zilberstein. Zilberstein? To będzie Żyd. Mówi, że przyjechał z Ameryki. Na kolację zaprasza. Jeszcze dziś. Mówi, że to pilne. Po polsku? Po polsku. To cię ktoś ojciec w konia robi. W Ameryce mówią po angielsku. Nawet Żydzi. I tu się właśnie mylisz, Heniuś. Bo bardzo wielu Żydów, szczególnie starszych, mówi po polsku lepiej niż nie jeden Polak. A w Izraelu jak się można dogadać po polsku? Tam jest... Wszystko tam jest. Tam jest polska księgarnia, polska... Polskie flaki, pol... Nieważne. A może to rzeczywiście coś ważnego? Kolację funduje. Ale on płaci. Nawet taksówkę. To co ryzykujesz? Jak to podpucha, to przejedziesz się najwyżej w tej i tyle. No to co? Taksówkę trzeba brać, to tramwajów nie ma. No jak on mnie chce w coś wciągnąć? Przecież to w końcu Żyd. Matko, żebyś tylko niczego nie podpisywał. Rachunku szczególnie. Zilberstein. Halo, halo. Proszę pana, płaszcz. Oddał pan płaszcz. Leave him away, please. Mr. Kochanowski. Nice to meet you. I'm Kathleen Ashbury. Kathleen Ashbury. This way, please. Follow me. Okej, no nareszcie, jakże się cieszę, jakże się cieszę. I call you, you know, to, I call you, ja do pana dzwoniłem. Jestem Aaron Zilberstein. Attorney in law, to znaczy adwokat w firmie Shapiro, Goldman, Blum & McCormick w New York, New York. Okej, okay. A to moja asystentka? Kathleen Ashbury, trzecia. Ale już ją pan poznał, prawda? Okej, okay, Kathleen, thank you, sir. Okej, okay. Kathleen. Mr. Kochanowski, nice to see you. Have a split. O, jak się cieszę. Okej, okay. Mr. Kochanowski. Oh, okay, nice to see you. Have a seat, please, okay. Mr. Kochanowski, oczywiście, ja rozumiem. Pewnie jest pan ciekaw, po co I insisted na to spotkanie. A może byśmy najpierw coś zjeli, co? Na co pan ma ochotę? Hey, Mr. Cohen. Może fish? Znaczy się, you know, to ryba. Albo frutti di mare. A ja zwoli, każdy lubi. No to tego glass of wine, kieliszek wina. A może szampan? W końcu takie spotkanie to trzeba uczcić. Nie, no potem, jak już wszystko załatwimy. Biznes jest biznes, Mr. Kochanowski. Okej, okay, frutti di mare, guys.
Ale jak mnie pan poznał, to znaczy pani widziała, że to ja? A to good question, dobre pytanie. Widzieliśmy foto. Moje? No nie pańskie, mister Kochanowski. Nie. Pańskiego wuja, to znaczy błogosławionej pamięci wuja pańskiej nieboszczki mamusi. Taki sam. Taki sam. Mister Kochanowski. Okej. Okay. With your permission, ja przejdę od razu do rzeczy. Otóż kancelaria adwokacka Shapiro Goldman Blum & McCormick w New York City, którą reprezentuję, otrzymała zlecenie odszukania prawnych następców Leona Cohena z tego z New York City. Kogo? Okej, Cohena, Leona Cohena. No, co ja mam z tym wspólnego? To, że według zgromadzonych przez naszą kancelarię dokumentów nie kto inny, a pan jest najbliższym żyjącym krewnym rzeczonego Leona Cohena. A więc w świetle jego prawa i oczywiście testamentu i prawa stanu New York, jego pełnoprawnym wstępnym. Okej, mister Cohen, ja zacznę od początku, okej? Okay? Pan jest synem Henryka i Leonory z domu Szara, urodzonym w roku 1950. W szóstym, w Stanisławowie, okej? Okay? Nazwisko rodowe Cohen. Ja się nazywam Kochanowski. That's the point. Mr. Cohen, pańscy szanowni rodzice przeprowadzili zmianę nazwiska jeszcze w roku 1954. Odpowiednie dokumenty są w naszym posiadaniu, podobnie jak metryk, etc. Hey guys, this salmon is excellent. Delicious, okay, have some. Mr. Cohen, tymczasem inni członkowie pańskiej rodziny zamieszkiwali w Polsce, i w USA, i w Kanada, i w innych krajach. Mr. Cohen is the well-known family. Byli w niej sławni uczeni, byli rabini, byli nawet poeci, byli ludzie biznesu. Tak jak błogosławionej pamięci Leon Cohen, który zmarł bezpotomnie, pozostawiając spadek. O, spadek? Otóż to, Mr. Cohen. I to spadek o znacznej wartości. Według zgromadzonych przez naszą kancelarię dokumentów, jedyną osobą do otrzymania tego spadku, jedyną osobą jest pan, Mr. Cohen. Proszę przyjąć moje kondolencje. I gratulacje oczywiście, Mr. Cohen. Stał się pan zamożnym człowiekiem. Mr. Cohen, bardzo zamożnym człowiekiem. A to jest w dolarach? Of course. Ale, Mr. Cohen, trzeba załatwić takie drobne formalności. No jest jeden maleńki warunek. Warunek? You know, problem w tym, thank you guys, że we have very little time. Ja dlatego potrzebowałem widzieć pana tak wcześnie. Trzeba panu wiedzieć, że błogosławionej pamięci Leon Cohen był nie tylko successful businessman, był także człowiekiem bardzo religijnym, znanym z filantropii. I właśnie... Gut gewesen, watch. A 43 Menschen, 43 Tonnen Wien. Ja, für eine Watch bist du nicht im Muskel. Ja. Ich habe den 5 Euro im Gipfel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Matko, ja już myślałam, że coś ci się stało.
No opowiadaj. Co? O czym? No co o czym? Przez półtorej godziny z jakimś obcym o niczym rozmawiałeś? Może i nie o niczym, ale o niczym ciekawym. A tak w ogóle to daj mi spokój. Zmęczony jestem. Ale kolację przynajmniej ojciec zjadł. Dobre było? Pomyłka zaszła. Nie ma o czym mówić. Ja się tylko pytałem, czy co do żarcia było. Jak nie chcesz mówić, to nie. Masz żydowskie korzenie, czy to twój problem, albo tajemnica. Co to ma być? Co ty wygadujesz? W gazecie tak piszą, proszę. Odpowiadając na państwa zapotrzebowania, Fundacja Forum Żydowskie prowadzi spotkania grupowe dla osób pragnących mówić o swoich problemach związanych z żydowskim pochodzeniem. Jezu, czego to ludzie nie wymyślą? Daj mi to. Nawet telefon jest. Znaczy telefon zaufania żydowski. Silnik czterocylindrowy w układzie rzędowym, wstryskiem paliwa, sterowanym centralnym komputerem ABS. W wersji podstawowej dwie poduszki powietrzne. Proszę bardzo. Śmiało, śmiało. Wersja opcjonalna posiada tapicerkę skórzaną, dwie boczne poduszki powietrzne i radio firmowe z RDS-em. A po co pan mi to wszystko opowiada? Przecież to widać, że ja tego samochodu nie kupię. No, istotnie dostrzegam, że w tej chwili przeżywa pan niejakie trudności płatnicze. Ale mam nadzieję, że wkrótce się one skończą i wtedy na pewno odwiedzi pan nasz salon. Nie będziesz jak? To drugie może przynajmniej zjedz. Pyszny schabik zrobiłam. Co to jest? Schab. To znaczy karkówka właściwie. A to tak samo dobre, a trochę mniej kosztuje. Zresztą ten kuroń mówił, że to... Tym bardziej nie będę jadł. Ale to nie ten kuroń. Nieważne. Zawsze lubiłeś. Co tobie jest? Ten znowu swoje, no. No przecież okna nie można otworzyć we własnym mieszkaniu, żeby nie słyszeć narodowej opery. Tfu!
Zejdą sale srebra. Es ist gewesen formalewet. Jojo. I skimt noch amol. Lomir gehen. O, siema, rodzina! Ale zadyma była! Takich szczawiów z policji wypuszczają. O, a jednemu gnojowi barwy zabrałem. Siadajcie. Co jest? Mam wam coś ważnego do powiedzenia. Robotę dostałeś. Nie. To znaczy... No coś tak jakby. A nawet lepiej. Będziemy bogaci. Jezus Maria. Wygrał na loterii. To znaczy... W zasadzie możemy być bogaci. A dopiero kupiłeś los. No, ojciec, takich szczęściarzy to jest parę milionów. Codziennie. Ty nie rób sobie jaj, bo to chodzi o coś poważniejszego. Dostałem szpadek. To z Ameryki! Ten Żyd? To adwokat. Chodzi o to, że mam, to znaczy miałem w Ameryce krewnego, o którym nic nie wiedziałem. O matko, umarł. Bogaty był? No i ten adwokat mówi, że należy mi się po nim spadek. No powiedz wreszcie ile? Dużo. Bardzo dużo. No nie, no to... To jest chyba dobra wiadomość. Ojciec mówi o tym jak o jakim nieszczęściu. Heniuś, no zawsze krewny umarł, no co z tego, że daleki. Ale to dobrze, że go nie znałeś, jeżeli będzie ten spadek brać. No, ja jeszcze nie wiem, czy my go w ogóle weźmiemy. A wiedziałem, że musi być jakiś hak. No, żebyście wiedzieli. Są warunki. I właśnie... Nie wiem. Ja sam nie wiem. No to wykrztuś wreszcie, no coś trzeba zrobić, żeby dostać tę kasę? No tylko żeby to nie było jakieś świństwo. No właśnie. Chodzi o to, że... Że ten krewny... Ten krewny to był Żyd. Twój krewny. Mój. Twój. Nie, to ale to chyba jakaś siódma woda po kisielu, nie? Wręcz przeciwnie. A to znaczy, że... No tak, tak. No tak, to znaczy. To znaczy, że... Ten adwokat ma dokumenty. Że ja nie nazywam się... Kochanowski, tylko Cohen. I że pochodzę z Żydów. I żeby dostać te pieniądze, to musimy wszyscy wrócić do korzenia. Do Cohena? Do korzenia, do korzeni znaczy, no. Mamy stać się Żydami. O kurwa.
Nie płacz. W końcu mogło nam się przytrafić coś gorszego. No zgaś ten czajnik! Przez całe życie byłem Polak i katolik. Dzień święty święciłem, przykazań przestrzegałem. A teraz nagle co? Mam to wszystko ciepnąć w kąt? Przekabacić się i przyjąć obcą wiarę? I to wszystko dla pieniędzy? To się nie przekabacaj. A kto ci każe? Najwyżej będziesz biedny. Jak ja ludziom w oczy spojrzę? Nie obcą. Nie obcą wiarę, tylko taką, jaką twojej świętej pamięci mamusia i tatuś wyznawali. No ty to już widzę ze szczętem przekabacona. No bo co na to poradzisz? Co na to poradzisz? Skoro twoi rodzice byli Żydzi, to i ty jesteś Żyd. Weźmiesz te pieniądze, nie weźmiesz. I tak tego nie zmienisz. No i tu jest właśnie pies pogrzebany. To znaczy, że ja też jestem Żyd? No bo ja wiem. Chyba niecały. Jak to niecały? No bo jak tylko z ojca, to tak powiedzmy do połowy. Tak? Ciekawe tylko, do której? Co za różnica? No chyba jest różnica! Urżnąć sobie niczego nie pozwolę. Cały. Cały czy pół nie pozwolę. Jak to cały? Co cały? Heniuś, ty jesteś cały Żyd. Stuprocentowy. Ty nie pleś głup, kobieto! Żeby on był cały Żyd, to musiałby być z ojca i z matki równocześnie. O, z matki szczególnie, tak jak ja. Jadwigo. Tak? No nie. Matka, ty też? No ale ty przecież jesteś z domu Krajewska. Co Krajewska? No i co Krajewska? Jak się Żyd może Kochanowski nazywać, to się chyba tym bardziej może nazywać Krajewski. Ale dlaczego mi o tym wcześniej nie powiedziałaś? A jak ja miałam powiedzieć? Bałam się! Przecież w tym domu sami antysemici! No to teraz w domu sami Żydzi. Kurwa, co ja powiem chłopakom? A ten pierdolony góral swoje. Mam! Wiem! Słuchajcie, a gdybym mu tak powiedzieć, że tak, a naprawdę mieć go gdzieś. Sęk w tym, że musimy zacząć żyć jak religijni Żydzi, rozumiecie? Jeść co trzeba, modlić się, obchodzić święta. Niedługo jest ich niewielkie święto, Purim. To u Żydów wielkie halo. Ci Amerykanie przyjdą sprawdzić, jak my je świętujemy. Jak nie, cały spadek na sieroty. Wiecie, co wam powiem? Jak już mam być Żydem, no to wolę być chyba bogatym Żydem niż biednym. Heniuś, wiesz, gadasz jak jakiś nieprzymierzający Żyd. Tak? No to mnie w to nie mieszajcie. Róbcie se, co chcecie. Ładnie go wychowałaś. Ja? A kto mu te wszystkie głupoty do głowy kładł? A skąd mogłem wiedzieć? Chciałem tylko zapytać. Lubisz Koena? Ty w ogóle słuchasz takich rzeczy? Nie uwierzę. To znaczy... nie. Ale właśnie... Cześć.
Matka mi powiedziała to dopiero po śmierci ojca. Ja już byłam wtedy dorosłą dziewczyną. Powiedziała mi to w tajemnicy i tylko błagała, żebym nikomu nie wygadała. Nawet własnemu mężowi? Nawet. Zresztą... Myślisz, że byłoby lepiej, gdybyś wiedział, Janek? To dlatego nigdy nie chodziliśmy na ich grób. Tylko na katolicki cmentarz do moich. No wiesz, twoi chcieli tam leżeć i pewnie by... Co? No wiesz, no, zbudowali rodzinny grób. Tylko dlaczego mi nic nie powiedzieli? No, żebyś nie miał kłopotów, żeby cię dzieci nie przezywały w szkole za nazwisko. I tak mnie przezywały. Nazywały mnie Urszulka. Wie pan, z obrzezaniem trzeba będzie chyba jednak poczekać. O Boże. Tak panu pilno. Rozumiem. Rozumiem, ale pan też musi nas zrozumieć. Mohel przyjeżdża tylko dwa razy na rok. I zawsze jest do niego kolejka. Oczywiście dzieci. A zresztą, między nami mówiąc, to co panu Bogu po napletku jednego starego Żyda? Nie no, ale ja... Przepraszam, nie jest pan jeszcze taki stary. Nie, to nie o to chodzi, ale... Ja muszę to wszystko przemyśleć. A o czym tu myśleć, panie Kochanowski? Przecież pan jesteś szczęśliwy człowiek. Pan jesteś w czepku urodzony, bo pan w ogóle nie musi myśleć. Za pana ktoś już dawno o wszystkim pomyślał. Ale ja chyba nie nazywam się Kochanowski. Nazwisko to rzecz względna. Ważne, kim pan jest, a nie jak się pan nazywa. Kim ja właściwie jestem? Który to jest mój Bóg? Jak człowiek się nie może zdecydować, to zawsze jeszcze można rzucić monetą. A nie przyszło panu do głowy, że to nie my wybieramy jego, tylko on nas? I wszystko mu jedno, jak go będę nazywał? Ma pan może gdzieś telefon? Telefon? Muszę kogoś zaprosić na ucztę purimową. Hotel Grand? Stoi kolejka Żydów do krematorium i ostatni Żyd w kolejce pyta SS-mana, która godzina? W pół do komina! Ulubiony samochód żydowski? Gazik! Ten kurwa co? Późnym popołudniem dla uczczenia zwycięstwa Żydów nad ich perskimi nieprzyjaciółmi urządza się odświętny posiłek z podawaniem odurzających trunków.
No to sobie chyba możemy darować. Zobacz, co tu pisze. O, należy wtedy pić alkohol, aż do momentu, kiedy przestanie się odróżniać, niech będzie błogosławiony Mordechaj, od niech będzie przeklęty Haman. No, to rzeczywiście coś dla ciebie. Poczekaj, w Purim trzeba dać jałmużnę każdemu biedakowi proszącemu o wsparcie. Obowiązuje również zasada posyłania poczęstunku przynajmniej jednemu znajomemu. Ty znasz jakiegoś Żyda? Nie za bardzo. Cholera. Nie pomyślałem o tym. A wy dalej swoje? Wam kompletnie już odbiło od tej mamony. A ja właśnie chciałem powiedzieć, że nie chcę. Dziękuję bardzo, ale beze mnie! Heniuś, poczekaj, posłuchaj tutaj! Nic mnie to nie obchodzi. Proszę, proszę. Dziwi się pan pewnie, że przyszedłem, panie sąsiedzie. Przyznaję, jestem nieco zaskoczony. Panie sąsiedzie. To rzeczywiście kopelat. Ale pomyślałem sobie, że tak żyjemy obok siebie, a tak właściwie nie masz czasu na to, żeby pogadać i tak w ogóle. Ja nawet nie wiedziałem, że to pan te opery narodowe tak bardzo ładnie. My z żoną to... Ale nie przyszedł pan chyba, żeby posłuchać Moniuszki. Ja nie śpiewam. Nie. No ale bardzo lubię śpiew. A poza tym... Widzi pan, tak człowiekowi czasem coś tak się wymknie, takie jakieś głupie słowo, jakieś tak człowieka skołują i... No jednym słowem, ja nie chcę, żeby pan pomyślał, że... I że wszystkiemu, co złe, winni są Żydzi. A dla nich to tylko... No właśnie, widzi pan, chodzi o to, że ja dopiero teraz wiem, że to nie takie proste. A przyszedł pan, żeby mi powiedzieć, że zmienił poglądy. Przyszedłem panu powiedzieć, że ja też jestem Żyd.
Dopiero się o tym niedawno po... Nie. Nie. Przepraszam. Przepraszam. Żeby... No i co teraz? No wie pan, ja sam nie wiem, no... Na razie to chciałbym pana zaprosić na obiad świąteczny. Obiad? Świąteczny? A jakie teraz mamy święta? No jak to, no? Przecież jutro jest Purim. I chcielibyśmy zaprosić pana, żeby pan przyszedł, może z córką. Wybaczy pan. Ale... Czy za tym nie stoją jakieś pieniądze? Że niby Żyd, to od razu pieniądze, tak? Interes, geszeft. Zdawało mi się, że to pan tak myśli. Jutro przy święcie będzie okazja pogadać. Tylko niech pan uważa. A co pan ma na myśli? W dzisiejszych czasach trzeba być ostrożnym. Szczególnie z Żydami. Sara, zaczekaj! Ja chciałem... To znaczy, ja muszę ci coś powiedzieć. Jak będziesz trzeźwy. Jestem Żydem, Sara! Jestem Żydem. Przede wszystkim uszy Hamana. Uszy? No, Haman, tacze! Pierożki z makiem! Takie kieszonki, niby to w kształcie uszu Hamana. Mamy mak? Mak mamy. Mak? No nie wiem, czy przepis mamy. No, już głupi pierożków z makiem nie umiesz ugotować bez tych swoich przepisów z Klaudii albo innego. Halo, halo. O, proszę. 12 dekoników margaryny. Jezus Maria! Zastanawiam się, czy to jest właściwe powitanie w porządnym żydowskim domu. Waldek? A co ty robisz? A co, nie widać? U kapitalisty robię. Namawiam Polaków do kupowania towaru wytwarzanego na Filipinach dla holenderskiej firmy. Jaki to się świat mały zrobił? Rozbój w biały dzień. Zwyczajny kolonializm. Ty miałeś wtedy rację. Oni nas wszystkich kupią. I sprzedadzą za bezcen, zanim się obejrzymy. Oni to znaczy kto? W każdym razie nie Polacy. Nie gniewaj się, Waldek. Ale muszę jeszcze zrobić cymes, a żonie ciecierzycy zabrakło na czule. Cześć! A to co znowu? To także tradycja. Młodzi przebierają się. A ja miałam zawsze Żydów za poważnych ludzi. Tylko raz do roku, raz do roku. Oj, Halina, jedyna dziewczyna moja. Harun Haman! Baruch Mordechaj! Ach, witamy, witamy, prosimy. Dzień dobry, prosimy, bardzo mi za...
Proszę, nie zapraszam serdecznie, proszę bardzo. Wszystko jest według tej tradycji. Proszę siadać, proszę. Proszę, jest wódka koszerna, jest, proszę bardzo. I przebierajcy są też. Tak, jest cymes i czulent i uszy i hamana. Proszę, niech pan siada. A najważniejsze jest to, że świętujemy wśród przyjaciół. Arur Haman! Arur Mordechai! Mister Kochanowski, ja mam panu coś do powiedzenia. Okej, coś bardzo ważnego. Otóż muszę panu zakomunikować, z ubolewaniem zakomunikować, mister Kochanowski, że zaszło takie małe misunderstanding, you know. Takie nieporozumienie. Baruch Mordechai! Otóż do naszej kancelarii zgłosili się nieznani przedtem stępni błogosławionej pamięci Leona Cohena, którzy ponad wszelką wątpliwość, mister Kochanowski, no oni udowodnili swoje prawa do spadku. Tym samym pańskie prawa uległy znacznemu uszczupleniu, mister Cohen. Taka pańska kwota jest raczej nieznaczna i może nie pokryć kosztów koniecznego postępowania. O, w mordę. Okej. Mister Cohen, no bardzo mi przykro, to prawdy. I'm sorry. Baruch Mordechai.